żeby ta sesja potoczyła się fajnie, a nie była jakąś taką totalną sztampą, to mistrz musi mieć bardzo dużo rzeczy w głowie. I w ogóle moim zdaniem dużo łatwiej jest improwizować w settingach, które są związane z naszą rzeczywistością, w settingach współczesnych, nawet trochę, nie wiem, powiedzmy zmienionych, tak jak Świat Mroku, ale mimo wszystko bazujących na otoczeniu, które widzimy na co dzień, na ludziach, których widzimy na co dzień, ponieważ jakby dobra improwizacja wiąże się z tym, że staramy się to, co mamy w głowie, wkładać do świata gry, a przygotowujemy się do improwizacji w ten sposób, że zastanawiamy się, jak to wszystko, co spotykamy, widzimy, ludzi, z którymi rozmawiamy, jakby wątki, które kojarzymy z naszego życia, z filmów i tak dalej. Zastanawiamy się, jak wprowadzić do sesji, w jaki sposób one mogłyby tam się pojawić. I to trochę dla mnie działa tak, że powiedzmy, jadąc sobie autobusem, mogę popatrzeć sobie na ludzi, którzy siedzą dookoła, mogę zobaczyć kogoś, kto wygląda w ciekawy sposób i zastanowić się, nie wiem, kim on jest, tak? Mogę sobie pomyśleć, jak on by zadziałał, gdybym go wprowadził do przygody. I on sobie gdzieś tam zostaje. Ja mogę z niego zrobić oczywiście NPC na następną sesję, ja mogę o tym po prostu sobie gdzieś tam zapomnieć. Mogę to samo mieć patrząc na film, czy oglądając jakiś serial, biorąc ciekawą postać, zastanowić się nad tym, jak ona by zagrała w sesji, co by się z nią działo. To jest takie ćwiczenie, które generalnie bardzo dobrze robi, tak jak mówiłem, czy to obserwowanie przedmiotów, miejsc, czy ludzi z naszego otoczenia, z filmów, z książek. To nam daje to, że... Na razie. To nam daje właśnie to, że w momencie, kiedy zaczniemy prowadzić i gracze sobie gdzieś zejdą z linii przygody w rejon, którego się nie spodziewaliśmy i spotkają, nie wiem, zechcą porozmawiać z NPC-em, którego nie mieliśmy wcześniej przygotowanego, wejdą do jakiegoś miejsca, którego nie zaplanowaliśmy, że oni tam wejdą, to my już mamy w głowie jakieś gotowe sytuacje, gotowe miejsca, gotowe osoby, które właściwie tam tylko czekają do tego, żeby ich użyć. Czyli skoro wymyśliliśmy sobie, mieliśmy tego pana z autobusu, który śmiesznie wygląda, i dalej. Mieliśmy tego pana z autobusu, który śmiesznie wygląda, który może się właśnie pojawić w momencie, kiedy gracze postanowią, nie wiem, chociażby zajrzeć do kiosku i kupić najświeższą gazetę, tak? Ponieważ taki pan w kiosku może być fajnym NPC-em, może się okazać ciekawą postacią w tej przygodzie, a może po prostu być ciekawym jakby, nie wiem, fajnie jest, żeby on został w jakiś ciekawy sposób pokazany, może gracze go zapamiętają, może stworzy jakiś klimat, tak? Jeżeli tworzymy sesję, która w jakiś tam sposób ma być fantasmagoryczna, to nawet taki pan w kiosku może się wydawać odrobinę dziwny, jeżeli akurat pamiętamy kogoś takiego z autobusu, a ja pamiętam z autobusu na przykład o 7 nad ranem, kiedy widziałem, że wszyscy ludzie byli niesamowicie brzydcy. Miałem taki autobus, w którym sobie wracałem do domu, tam siedziało chyba 12 osób, ktoś się na kogoś spojrzał, to zastanawiałem się, jak to się dzieje, że oni wszyscy razem jedą jednym autobusem. I taka postać jest jak najbardziej do wykorzystania, to jest jakby osoba jest jak najbardziej do wykorzystania na sesję, już nie muszę się zastanawiać, co sobie wymyślić, tylko właśnie przypominam sobie takiego pana lub panią i to bardzo ułatwia opis. Druga rzecz, która bardzo ułatwia improwizację, to zrobienie sobie pewnego rodzaju glosariusza, słownika. To znaczy, są takie miejsca, które wiemy, że będziemy opisywać wielokrotnie. Na przykład w fantazji to jest las, albo góry, albo karczma. Teraz krzyże, to tak. Albo, nie wiem, w Świecie Mroku to jest blokowisko, albo dyskoteka, nie wiem, piwnice, jakiegoś rodzaju podziemia. No w cyberpunku to mniej więcej tak samo, czyli też jakieś autostrady, tego typu rzeczy.
Ja mam tak, że kiedyś wiem, jak się zastanawiałem nad tym, jak się opisuje las, znaczy jak opisywać las, no to zawsze jak gracze trafili do lasu, to były tam drzewa, liście, grzyby już rzadziej właśnie. No nie, były drzewa i liście, było zielone i czasami był mech na drzewach, tak? Generalnie gracze na przykład biegli przez las, uderzali w gałęzie, mieli kolejne drzewa i tak dalej. Sounds like fun. Zgadza się. Natomiast później gdzieś to przeczytałem, nie jest mój pomysł, że warto sobie urozmaicić ten las i warto sobie wypisać gdzieś wszystkie miejsca, wszystkie jakby rzeczy, które przyjdą nam do głowy odnośnie lasu, ale nie w jednym momencie, tylko za każdym razem, jeżeli myślimy o prowadzeniu, myślimy o tym, że coś się będzie działo w lesie, to się zastanawiamy, co tam może być. I w tym momencie powstaje sobie słowniczek takich rzeczy jak jakieś wykroty, leszczyny, zagajniki malinowe, polanki, strumyczki i tak dalej. I w momencie, kiedy tym razem gracze biegną przez ten las, to mogą właśnie przeskoczyć nad jakimś wykrotem, przebiec przez strumyk, rozchlapując wodę, wbiec gdzieś właśnie w maliny i nie wiem, porwać sobie ubranie. W każdym razie tego jest już znacznie więcej, tak? Tylko że w momencie, kiedy siedzimy sobie na sesji i mamy to wymyślić właśnie w tym momencie, jest bardzo duża szansa, że to się sprowadzi do jakiegoś tam. Bardzo szybko sprowadzi się do jakichś schematów, a jeżeli mamy taki przygotowany słowniczek, to wszystko właściwie jakby możemy go sobie otworzyć i bardzo szybko wybrać, co tam gracze w tym momencie na sesji spotkają. I tak samo jest właśnie z takimi blokowiskami, gdzie możemy się zastanowić wcześniej nad tym. Znaczy możemy sobie wymyślić takie rzeczy, jak właśnie jakieś graffiti, piaskownice, nie wiem, place zabaw dla dzieci. I właśnie, na przykład w tej chwili nie przychodzi mi nic do głowy, ale ty nie miał taki słowniczek. Jacyś siedzący na ławce pijący ludzie, na przykład jeżeli mamy do czynienia z nocą. Jakaś młodzież w strojach ludowych. Młodzież w strojach ludowych, sportowcy i tak.